Miłosz pyta, czy istnieje możliwość, żeby eksploracja wyświetlała część wyników komentarzy w okienku Interpretation? Próbowałem w tym celu wykorzystać polecenia komendy używane we wskaźnikach stosowanych na wykresach, które piszą w tym okienku, ale bez rezultatu. I drugie pytanie w sumie dotyczy bardzo podobnej rzeczy. Podejrzewam także, że nie jest możliwe stworzenie klikalnych przycisków w okienku Analysis, tak jak jest to możliwe na wykresach. Chodzi o to, aby w wypadku eksploracji, która jest uruchamiana w trakcie sesji automatycznie, np. co 5 minut, mieć możliwość włączania, wyłączania lub zmian pewnych partii kodu, bez jego edycji. Czy jedyną możliwością, aby to osiągnąć, jest odwołanie się w kodzie do wartości zmiennych z okienka Parameters? Niestety tak to wynika, że w momencie, kiedy wywołujemy eksplorację, kiedy wywołujemy scan, to w tym okienku Analysis nie ma możliwości ani rysowania w nim, to dotyczy właśnie przycisków graficznych, tego co może być na wykresie, ani wyrzucania pewnych wartości do okienka Interpretation. Taka eksploracja może być przeprowadzana przecież na wielu walorach, na polskiej giełdzie na przykład na 400 paru, na zachodnich giełdach może być nawet na tysiącach walorów i po prostu automatycznie AmiBroker odcina taki kod od zawartości okienka Interpretation, dlatego że no, trzeba by chociażby sobie poradzić z tym, kiedy wyświetlać, kiedy nie. Bardzo, bardzo dużo byłoby tych wyświetleń prawdopodobnie w okienku Interpretation. Natomiast w samym okienku, jeśli chodzi o rysowanie, to również nic nie można rysować, więc przycisków, które by coś zmieniały w kodzie, również nie można rysować. Ale można właśnie, tak jak napisałeś, zmieniać w okienku Parameters ustawienia, a dodatkowo jeszcze można na przykład odczytywać zmienne plikowe i wtedy zmieniasz w zmiennej plikowej, AmiBroker może odczytywać z dysku pliki, wtedy zmieniasz chociażby w notatniku zawartość zmiennej plikowej i już następne wywołanie tą zmienną przez Ciebie zmienioną wczytuje. Można by oczywiście również napisać program zewnętrzny, który będzie na podstawie wciskanych przycisków taką zmienną plikową modyfikował, ale to jest już wyższa szkoła jazdy i to wymaga zaangażowania dodatkowego środowiska programistycznego zawsze, które może tworzyć programy dla Windowsów, czy Visual Studio któregoś języka, czy któregoś z produktów Borlanda, czy Embarcadero, to nie wiem jak to się w tej chwili nazywa, bo oni zmieniali nazwy raz w tą, już się trochę pogubiłem. Ale generalnie są takie możliwości. Można też używać darmowych środowisk typu DevC++ albo, no nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale jest kilka też darmowych środowisk, które są w stanie tworzyć aplikacje dla Windowsów.